cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Ryzen. No i możemy już tutaj zacząć. Najpierw sobie zobaczę, jakie mam misje aktualnie, żebym, wiecie, nie oszalał totalnie. Mapa zadania. Teoria tworzenia zwojów. No i sobie teraz tu przeczytam. Zna składniki. Tajne wejście. Tajne wejście. Gdzieś w bibliotece. Składniki za. Można powiedzieć, z książek i od innych studentów. Pierwsza obejmuje 6 zaklęć. Magiczne, światło osobowe, leczenie, telekineza, przemiana włodzika. What? Iluzja oraz żart. Czerwista stworzenie zwoju świata wymaga kilku złotych monet. Dobra. To mamy już jakieś konkretne wskazówki, ale to mnie nic nie daje, powiem wam szczerze. Chciałbym już przejść do sedna tych misji i mieć je już z głowy, powiem wam szczerze. Jak on dziwnie skacze po tych schodach. Aż mi się śmiać chce po prostu. Okej. Tak, tu już byliśmy. Nie, dobra. Daruj sobie. Problem? I do not. Aha, teraz sprawa z indykiem. Oj, to mi się nie podoba. To mi się po prostu nie podoba. Jakieś tajne przejście w bibliotece. Ciekawe niby jakie tajne przejście. What reason do you have for staring at me? A very. So tell me what. A couple. That. Aha. Silence, please. How do you write scrolls? No właśnie, ja właśnie to chcę wiedzieć, jak się do cholery te zwoje zapisuje. Tu musi być jakieś tajne przejście w tej bibliotece. Nothing here worth my time. Dobra, dobra. Widać, że tu marnuje tylko swój czas. I nic na tym nie zyskuje właściwie. Lol. A, nie wespnę się na ten dach. Szkoda. Coś bym zrobił głupiego, ale... Nieważne. W sumie, jeżeli miałbym coś głupiego robić, by nie miało to żadnego znaczenia. What reason do you have for staring at me? Aha. To tyle, co mi chciałeś powiedzieć. Tutaj nic nie znajdę, bo to już właśnie szpędałem kiedyś. Więc na marne takie chodzenie. Z tego po prostu się nic nie ma. Get out. Dobrze. Yeah. Get out. Spokojnie. Człowieku, się nie denerwuj. Ale tu byłem? I knew that. Super. Ty, może to... O, może to jest właśnie to. Proszę bardzo. Czyli to jest to... Wiecie co? Nie podoba mi się tu trochę. Ja bym sobie zapalił światło. Dobra. I zapisałbym sobie. Okej. I miecz w pogotowiu, bo ja nigdy nic... Co? Czemu ja straciłem światło? No ejże. To już była lekka przesada. Ławki? What the fuck? Co jest grane u licha? Co ja tu robię? This text is about fajnie, fajnie. That's impossible. Dobra, tu nie da rady. Jakaś książka.
książka o magii runicznej. O magii runicznej. To bogowie obdarzyli ludzi magią, a ludzie zaczęli rzucać czary i zostali magami. Aby przekazywać moc, stworzyli runy i przechowywali w nich magię, ale zdecydowali się ukryć tę wiedzę przed innymi. Tak rzekł bowiem mistrz. Era ludzi jest, była i będzie niszczoną przez wojnę. Potęga magii nie może być dostępna dla wszystkich. Postanowili więc ochronić ludzkość przed magią, zapieczętowali kamienie runiczne ochronnymi symbolami, zachowali wiedzę potrzebną, aby złamać pieczęcie i przekazywali ją jedynie swoim uczniom. Ciekawa sprawa. Gdyż tu wszystko jest naprawdę dobrze opisane o tej całej runicznej magii, która po prostu jest zawarta w dość ciekawy sposób. I knew that. A nie, to już było. Wszystko przez to, że zacząłem coś czytać. Ale kurczę, mam pochodnie? Mam pochodnie. Dobrze. O to mi tylko chodzi. Żeby po prostu, wiecie, się nie zgubić. Ciągle są jakieś trzęsienia ziemi. Co chwilę je słyszę. O, kolejny pulpit. There's something here about magic. O, coś o magii, super. Kolejne drzwi. Ciekawy grobowiec, powiem wam bardziej. Naprawdę. Dla mnie to już jest typowy grobowiec. Sztuka lewitacji, o! The mage places himself in a floating state. He moves only with the power of his mind. As long as he concentrates, heights can also be overcome. However, this requires more concentration. Hmm. Now, who could teach me to pick to już było mega o w mordę. Interesujące. Prawie bym wpadł do tej dziury. Kryształowa kula. Ty wrzucił pochodnie, ma to w dupie. Totalnie. Lewie! Masz sobie teraz przypomniałem taką bajkę Avatar Ang. Nie, sobie normalnie to przypomniałem. Nie, dobre, dobre. Lewitacja, nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ja cię kręcę. Ta lewitacja mnie rozwaliła. Nie no, wyborna magia, wyborna. To jest trochę lepsza niż w Gothiku, ale nie, nie, to było piękne, powiem wam szczerze. No i teraz jak ja się stąd wydostanę? O, jest tutaj kolejna kula. O, jakaś następna książka, czyli znowu sobie poczytamy. Magia kryształów. O, magia kryształów. Magia kryształów. Magiczna moc kryształów jest potężniejsza niż innych środków magicznych. Pojedynczy czar można skupić w kryształe tak samo, jak dołącza się do go runy. Na razie udało nam się skupić w ten sposób trzy różne zaklęcia. Ognistą kulę, lodową lancę oraz magiczny pocisk. Dzięki intensywnym badaniom nad kryształami, mag może wykorzystywać własne doświadczenie do wzmocnienia zamkniętego w kryształe zaklęcia. Im więcej mag wie o kryształach i im bardziej jest doświadczony, tym potężniejsze jest zaklęcie. Warto więc, aby mag skupiał się na kryształe i zwiększał jego maksymalną moc. No, znów się dowiedziałem ciekawych rzeczy, tym razem o kryształach. Dzięki czemu można w jednym kryształe mieć trzy czary. To jest naprawdę coś ciekawego. Kryształowa. O, tu możemy skrzyneczki otwierać. Świetnie. Dobra. Drzwi chyba też można otwierać z tego co widzę, ale ja chciałbym tą skrzynkę. O, pięknie. O, teraz możemy tu wejść bez problemu. Złoto. Kość, super. Ciekawe zabytki znalazłem. Naprawdę, dość ciekawe. Okej, okay, tylko teraz pewnie drzwi jeszcze będę musiał otworzyć, nie? No właśnie, czyli znowu muszę wykorzystać magię.
Okej. A chyba jeszcze tego nie przeczytałem. Any mechanical lock can be opened by the will of the mage, regardless of how complicated they are. Mhm. No fajnie. Dobra, możemy sobie iść. Czekaj, żebym ja się przypadkiem nie kręcił, nie szwendał w kółko. Przeczytam sobie to. Interesting. Kurde, nabywam tej wiedzy. Nabywam i nabywam. I naprawdę to jest ciekawe. Ciekawe, co to robi. Aha, znów coś otworzyłem pewnie. Nie, no dzisiaj to są takie epickie przygody z czytaniem, że aż się grać chce. Kurde, ładnie. Tu nic nie ma. Ja bym się wrócił na górę. Tu są kolejne księgi, których pewnie nie czytałem. Nie no, wiedzy to ja tutaj pochłonę. Normalnie pochłonę tą wiedzę calusieńką, która będzie w tych księgach zawarta. Świetnie, świetnie. Dzisiaj to normalnie czytania. Nie no, świetnie, to już chyba przejdę kolejną część próby, którą było mi dane przejść. A, to zostawiłem pochodnie. To jest ten kufer, właśnie, to jest tą lewitacja. To czytałem już? Nothing new. Aha, to już czytałem. Się zapomniałem. Ale nie no, fajnie, fajnie. Tu mamy stół alchemiczny. Może coś przeoczyłem? Nie. Myślę, że wszystko. Woohoo! O kurde. Ale upadłem. Dobra, gdzie się chyba teraz miałem iść? O ile się nie mylę. Czemu to jest zablokowane? What the fuck? Że już tak powiem. Nothing here worth my time. Dobra, lekko się teraz mówiąc pogubiłem. Ale widać, że tu się coś otworzył. Aaaa! Oh fuck! Fucking shit! Nie! Nie, muszę wszystko wczytywać, pewnie od nowa, tak? Nie, błagam was, błagam, nie. Nie, kurde. O Boż. Nie róbcie mi tego nawet. No i zajebiście, no. Dobra. Nieważne, trzeba będzie wszystko teraz znowu przeczytać. Nie obędzie się bez tego. Ja oczywiście to będę omijał. Księgi jak coś to najbardziej, jak najbardziej sobie coś zbiorę z tych ksiąg. Ale nie będę tak robił. Kurde, teraz muszę speedruna zrobić do ostrego. Bo tyle zrobiłem tutaj, że aż mi się nie chce tego powtarzać. Szczerze mówiąc, o tutaj. Tu jeszcze nie byłem, serio. Dobra, telekineza, miło. Kryształowa kula telekinezy, zobaczymy co tutaj to robi. No i co ja mogę zrobić tutaj przydatnego? Jest, przełącznik. Wow. Kryształ. Nie wierzę. This text is about magic spells. Kurde, to nie zmienia faktu, że muszę nadrobić straty. Aha, tu jeszcze nie wiem jak zapisywać słabe leczenie magiczne. Ten pierścień nie działa. O, to jakieś drzwi. O, fajnie. Już mamy skrót, kryształ. No i co mi ten kryształ da? Powiedzcie mi. This crystal is radiating some sort of a strange force. To mogę strzelić z łuku. Co tam? Co tam jedna strzała? Kufer ze skarbem. Dobra. Kurde. Czyli to już mogę o tym zapomnieć. Wracamy. Muszę teraz nadrobić resztę strat. Jakie mi tylko były dane ponieść. Tutaj pewnie założy się można przejść za pomocą czaru łodzika.
ale to nie jestem tego pewny na 100%, ale nie zmienia to faktu, że muszę znowu nadrabiać straty, ale wiecie co? W dupie to mam. Pobawię się trochę. Interesting. Dobra. Rzeczywiście bardzo interesting. Interesting. To można powiedzieć już pięknym angielskim. Dobra, to już czytałem, dzięki wielkie, ale nie. Nie chcę. Tam można na dół się dostać za pomocą lewitacji. Krzesełko, stół alchemiczny, dobra. Wezmę sobie tą lewitację. Lewitujemy! Dobra. Nie, w ogóle jakie to posrane. Dziwnie to wygląda. Dobra. Sobie tu przylecieliśmy, jakby gdyby nigdy nic i jest fajnie. No super, no. Cieszę się bardzo, więc. O, tu można te skrzynie otwierać. Dobra, ekstra, ekstra. Chcę tylko to, o proszę. Ale nie no, rewelka, czysta rewelka. Powiem wam tak, szczerze. Bier to, co tam jest. Okej, okay, bierzemy wszyściusieńko. I znikamy stąd. Ja bym jeszcze raz pozyskał tą moc. Ale naprawdę, mieć przy sobie tak w kieszeni kryształową kulę jakiejś mocy, to naprawdę moc niewyobrażalna. Tylko ile to będzie many zżerało, o to chodzi. No to nie jest takie za darmo. Dobra, super. Cieszę się niezmiernie. Tutaj też. No dużo będę miał tej mądrości ogólnie po przeczytaniu kilku dziesięciu tych ksiąg. Tu jest szkielet, więc jak coś, to ja się tam nie zbliżam. Jestem za słaby. Teraz powinienem sobie lekko zapisać. Bo wiecie, ostatnio zginąłem od tego szkieleta. Dobra. Zapisane. Kurde. A idźcie. Cały czas mi koleżka jakiś pisze SMS-y. Dajcie mi spokój. Kryształowa kula otwierania. Ty, ja mogę z tą mocą się przemieszczać. To fajnie w sumie nawet. Dobra, idziemy sobie, idziemy. Ja bym coś otworzył. A tam jeszcze te dwie, trzy księgi do przeczytania. Gdzieś mamy skrzynkę jakąś do otworzenia. Bo ja bym z chęcią to wszystko otworzył. O, proszę. O, otworzymy wszystko, co tu mamy. Zbierzemy skarby i idziemy stąd. O, czary mary, pięknie. O to mi chodziło, telekineza. Tam jeszcze miałem trzy księgi do przeczytania, więc też sobie je przeczytam. A szkieletem zajmę się, nie wiem. W ogóle ja bym nie dał rady, on mnie na dwa hity posiekał. Jakby gdyby nigdy kurde, nie wiem już mówić. No zabił mnie szkieletor. Dobra, no cieszę się, że jest tu coś w ogóle o magii. Dobra, to jest chyba to otwieranie. Tak jest. Zgadza się. Pięknie. Sobie jeszcze tak pochodzimy. Poeksplorujemy, ale no masakra z tym szkieletem będzie. Tu już będzie nieco gorzej, żeby po prostu, nie wiem, wydobyć. Magic doesn't work here. What? Strefa antymagiczna? Że co, Kora? Co, proszę? Strefa antymagiczna. No nie, no Ryzen sobie teraz coś uzdrało, że jestem już poza strefą magiczną. Jakie to jest zryte po części, ale i tak mi się to podoba, bo coś takiego to jest coś pięknego, posiadać kulę kryształowej magii. Trochę takie jakby na baśni. Dobra, lepiej muszę to szybko wykorzystać. Magic doesn't work here. Serio? O, chyba tego jeszcze nie czytałem. Nothing here worth my time. A idźcie, kurde. Muszę wiedzieć, gdzie iść. Nie, tu się kręcę w kółko. Tutaj są te skrzynie, które chciałbym otworzyć.
Ale no, musiałbym się pospieszyć. Ja w ogóle mam jakiś czar szybkości? Czy co? Stworzenie iluzji, żart, telekineza, szybkość. O, dobrze. Możemy wykorzystać ten czar potem. Powiem wam szczerze, jak już tylko będziemy tam, to sobie szybko pobiegniemy, żeby wiecie. Chyba, że to nie zależy od szybkości, tylko od strefy, w której ja przebywam. Dobra. No kurde, muszę jeszcze raz. Czyli to tak nie działa. A nie, czekajcie. Użyję sobie tego czaru szybkości. O, dobra. O, jak to zarąbiście wygląda. Magic doesn't work here. Aha, no kurde. No to lipa trochę z tym. No to słaba mikstura many, dobra. No super. Normalnie niezmiernie się cieszę. Ciekawe, czy coś mi da ta kryształowa kula. Telekinezy na przykład na szkieleta. Jestem tego ciekaw, ale pewnie będę poza strefą magiczną. O! Ale bajer. Dobra, gdzieś to pewnie spadło. Czekajcie, w ogóle muszę sobie zapalić czar światła. I wypiję sobie miksturę many. Dobrze by było, bo trochę ją zmarnowałem. A gdzieś tam mikstura many była, no widziałem. Jak Boga kocham. Widziałem, tylko coś się z nią stało najpewniej. Tam się nie dostanę. Czyli najpewniej będę musiał szkieleta zabić. Dobra. 20 już minut ponad minęło, ale i tak już się coś stało. Więc to jest naprawdę mnóstwo. Duże osiągnięcie misji, jak na mnie. Ale no, to jakiego czaru ja mam użyć, żeby tego szkieleta, wiecie, obezwładnić. Ja bym użył jakiegoś konkretnego czaru. Dobra, to nie. Obiektami znajdującymi się w pewnej odległości. Średnie leczenie, słabe leczenie, stworzenie iluzji. O. Wybierz cel i naciśnij, aby przy... By... O fuck. No iluzjo, zrób coś. A kurde, dobry szkieletor. Jeszcze raz. Muszę po prostu chyba w niego trafić tą iluzją. I po prostu go oszołomię. I będę mógł sobie skrzyneczkę przeszukać i ja bym stąd spieprzał. Bo naprawdę mnie się już tu nie podoba to miejsce. Dobra, iluzja, iluzja, iluzja. Gdzie to jest? Jest. Kurde, padaj! Cioto! Która się cały czas tylko umie bronić. O! Spróchniałe kości już padają, co? Przestań się bronić, o! Ty, daję radę! Ale bajer! Przestań się bronić, kurde! Oh yeah! A jednak dałem radę, nie wierzę. Okej, dzięki, złotko. Interesting. Ja, wiedzę. Now who could teach me to pick locks? Kurde, nie, muszę się nauczyć trochę otwierania tych skrzynek.
ta iluzja. No, już zniknęło, bo miałem już, wiecie, się denerwować, ale iluzja padła. Wiecie co? Ja bym chciał tą całą zawartość wziąć, ale no nie poradzę nic na... O! Tu jeszcze mogę. Dobrze. Bardzo dobrze. Wykorzystam ten czar. Czy kryształową kulę. Dobrze. Pięknie. O to mi chodziło. Pięknie. Coś tu jest? O, telekineza, kryształ pocisków. Fajnie. Tylko muszę mieć wymaganie magicznego pocisku. Musiałbym się nauczyć. Ale naprawdę, jak nic przydatna rzecz. Ja bym jeszcze otworzył pozostałe skrzynki, ale no nie wiem, czy dam radę, po prostu. Jest za mała strefa, już długo to nagrywam. Ja bym tu już skończył, powiem wam, ten odcinek. Bo myślałem, że to coś będzie związanego z fabułą. Ale widać, jednak się pomyliłem. Dobra, ja bym stąd już wychodził. Ale ten kryształ mnie cały czas zastanawia. Bo kija on tu jest. Myślałem, że się da coś to zniszczyć, ale skoro nie, to do widzenia. Dobra, idziemy, tylko żebym teraz jakoś się nie pogubił. Pochodnie najlepiej sobie zapalę, o właśnie. Dobra, wyjdziemy sobie stąd i zakończymy po prostu odcinek. Jestem zaskoczony tym, co się tutaj do licha stało. O. Dobrze. Kusza, nie, myślałem, że ty czegoś konkretniejszego się uczysz. Here, about scrolls and ingredients. Preparing a telekinesis scroll requires wing dust. Aha. Czyli chyba tu jeszcze nie byłem. Nothing here worth my time. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.